dostałeś kosza. Walcz dalej. Tak przynajmniej radzi Alia z numerem 9 Try Again. Alia. Bardzo dziwny fenomen. Ona zginęła w samolocie. Zginęła w wieku 21 lat. To była Cessna. Mi się wydaje, że gdyby nie fakt, że Alia umarła tragicznie, to by nikt z niej nie robił aż tak ogromnej ikony. Nigdy nie byłam jej jakąś wielką fanką. To po prostu ładna tupa, która się w miarę ruszała, no. Ale widziałem w niej duży potencjał i dużą wrażliwość. Alia, młoda, piękna, dobrze zapowiadająca, fajnie rokująca. Ona za kilka lat byłaby naprawdę fantastyczną showmanką. Fajnie śpiewała, fajnie się ruszała. Ale nadal to artystka dwóch płyt? Wszyscy twierdzą, że była przepiękną kobietą. No, fajna laska, bo ja... Rzeczywiście była bardzo ładna. No, bardzo szkoda, że tak zakończyła się jej historia. Szkoda jej, wiadomo. Natomiast, żebym tak z założenia miał powiedzieć, że ten klip jest jakiś fantastyczny, no to niestety niekoniecznie. Jak oglądałem jej teledysk, miałem wrażenie, że nie do końca jeszcze była pewna, czy ona powinna tak tańczyć. Kolejny układ choreograficzny, który jest dokładnie taki sam jak wszystkie inne pozostałe. Choreografia była dosyć prosta i nie byłem zachwycony tym, jak tańczą. Jedyna rzecz, która mi utkwiła w pamięci, to fakt, że tam są takie cytaty z kultowego filmu Wejście Smoka. To jest w ogóle kung fu jakieś, nie? Nie zwróciłam uwagi. Czyli słynna scena z lustrami, gdzie tam Bruce Lee się gania. I on tam... I to w zasadzie jedyny plus. Ja chciała nam przede wszystkim powiedzieć, że jeżeli czujesz, że to jest kobieta twojego życia, to powinieneś zrobić wszystko, żeby była twoja. A, ona mówi do faceta, że jak ona go spuści, to on powinien jeszcze raz. Bo faceci tak idą na łatwiznę zazwyczaj, że jak raz podejdą, fyk, to się nie uda, to siemka, nara następna. A po cholerę mam próbować dalej. Nie, to nie, out. Tam. Dlatego, że czasami kobieta nie wie, czego chce. Ja uważam, że trzeba walczyć do końca. Trzeba walczyć o kobietę. Kobieta lubi być zdobywana. Jak najbardziej faceci powinni próbować, bo naprawdę my jesteśmy niezrównoważone. Psychicznie. I nie wiemy, czego chcemy. Byłoby fajnie, gdyby tak na przyszłość, panowie, żeby tak kilka razy robić podejście. I kwiaty, czekoladki, mile widziane. No, bardzo piękne przesłanie.